Czekaj, bo mi tu żona stoi z kanapkami nad głową i się śmieje. No to bardzo miło, że z kanapkami. No ale to są jej kanapki i ona mhm. jeje, nie, to nie dla mnie. A, to już minus. Nie chciałeś. No teraz mówi, że nie chciałem. No ładnie. No ja, bo nie chciałem. Zjadłem banana przed wyjściem z pracy. O bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dużo mamy bananów, Marcin. Jak chcesz, to wpadaj, bo jest za dużo owoców. Nikt nie je mamy nadmiar. Dzień dobry. Ładnie się przywitałeś. Kulturka. Kulturka musi być. Witamy. Inna kulturka też. No, pasuje z nazwą, idealnie współgrają. Witamy, witamy. Kolejny odcinek podcastu Inna kultura. Z tej strony Jan Urbanowicz. I Marcin Pyć. tu ładnie mówisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z odcinka na tak. odcinek jakoś tak powoli staram się wyrabiać. Bardzo radiowy się robisz. Tak, ćwiczę wieczorami. To taki sekret. Słyszę. Widać, że kariera już nie tylko YouTube. A jak, a jak. Pełną, pa, pełną parą ruszamy, niedługo będzie Marcin Pyć, Polskie Radio. Witam serdecznie. O, to było dobre, yy. to było bardzo, bardzo ładne. To to Podeślę Ci próbki później, takie różne. Dobrze, dobrze. No. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, witamy się. Jesteśmy teraz tak trochę w innej czasoprzestrzeni. Tak, inny wymiar z dziepką. Wczoraj miała miejsce 90. gala. ok Nagrod Akademii Filmowej, zwanych potocznie Oscarami. Dokładnie. Ale nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Nie będziemy o tym mówić, ponieważ tak naprawdę, jako że nagrywamy zaraz po pracy, ja na przykład całej gali nie zdążyłem jeszcze obejrzeć, poza wyrywkami, bo nocki niestety nie mogą sobie pozwolić zarwać. Więc dzisiaj porozmawiamy na pewno o Oscarowych filmach. Na pewno też wspomnimy, który z filmów wygrał jaką statuetkę. No, ja nocki też nie mogłem zarwać, ale to zrobiłem. No ładnie. <grym> I dziś był średni dzień. Ja to właśnie popełniłem ten błąd, bo starałem się w ostatnich latach robić tak, że biorę wolne na No ten to dzień, jest idealne. Ale no w, tym roku, w tym roku się nie udało. Więc postanowiłem po prostu pójść spać trochę wcześniej. Nastawiłem sobie budzik na za 10 druga. No, czerwonego dywanu nigdy nie oglądam, ja czerwony dywan wolę sobie nadrobić następnego dnia już tam na zdjęciach, no, ja jakieś tam ciśnienie na oglądanie sukienek, chociaż niektóre były naprawdę, naprawdę świetne, a takich odpałów też trochę było, chociaż, chociaż mniej niż na przykład na, nie wiem, na bawcie albo na Złotych Globach ostatnich, tam parę takich udziwnień się pojawiło. A tutaj, tutaj tutaj, było w miarę normalnie, tak stonowanie. Generalnie ta gala była bardzo bezpieczna. Słyszałem, że była troszkę, troszkę nudnawa. Nie było wielkich że zaskoczeń. No tak, żeby, żeby nie, nie rozwlekać też tego tematu, to powiem tylko, że no, po 90. gali, czyli takiej, no, bardzo takiej jubileuszowej, spodziewałem się jakichś takich wow, mm -hmm. czegoś, tak, czegoś takiego niesamowitego, jakiś, nie wiem, nawet żeby chociaż te żarty były takie... Wiesz, że czujesz, że, że to jest coś Że tu się robi historia e, A niestety pełno sucharów Które doskonale byś się tam odnalazł No ale to już widziałem Kimel na samym starcie, kilkoma sypnął Także poczułem to I wszystko było dosyć takie bezpieczne Nie było jakichś niespodzianek Nie było wiesz, w tych galach tam Nie wiem, jak wspominam powiedzmy Nawet z 10 lat temu, kiedy jeszcze prowadził Na przykład Billy Crystal Albo no właściwie on jeszcze wcześniej prowadził Ale kiedy, kiedy prowadzi ludzie tego typu to było bardzo dużo takich niespodziewanych akcji, czy niespodziewanych. Spodziewanych było w scenariuszu, ale jakichś takich, wiesz, co to, to. Wszyscy mówią, wow, ale fajnie, i będą potem to wspominać, że na tej gali coś tam się działo. Tak jak Ben Stiller na którejś gali się przebrał za postać Zawatara. Tak, tak albo, tak. albo założył zielony taki kompinezon, łącznie z takim zielonym workiem na głowie, i ludzie się pytali, kim on jest. On powiedział, że on się przebrał za, za green screena. No tutaj chyba tego brakowało z tego, co poczytałem. Tak, to generalnie, generalnie gala była, no to będzie może takie brzydkie słowo, ale była dosyć nudna. Mm -hmm. tu, się, tu, się nie działo, tu się nie działo wiele. Była długa, bo to tam 4 godziny, no a te w ostatnich latach niektóre te gale były krótsze, bo trwały nawet chyba po 3,20. Mm -hmm. A tutaj było tego, tego trochę za dużo i tak jak mówię, nie działo się za bardzo ciekawego. Co do samych nagród, no to też obyło się właściwie bez niespodzianek, bo to kolejna ga, kolejna gala, kiedy właściwie już przed Galą wiadomo, kto dostanie. No, tam no tak. było parę par, par jakichś tam niespodzianek się pojawiło co prawda, ale dla mnie to były bardziej niespodzianki takie bardziej negatywne niż, niż, niż pozytywne. No ale no cóż, no, to Oscary, no Nawet jakby. Nawet jak będą do Bani, to i tak będą oglądać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że faktycznie niespodzianek nie było, ale jednak drobnym zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, jest to, że kształt wody zgarnął statuetkę za najlepszy film. Bo akurat w tej kategorii nie spodziewałem się, że wygra. To ja mam podobnie. Ja spodziewałem się, że może dostać Giel del Toro za reżyserię. Dokładnie, tak samo. I to, A, to było raczej pewne, chociaż. Chociaż widziałbym tutaj nagrodę i dla Nolana, mm -hmm. i dla Grety Gerwing bym, bym również był zadowolony za Lady Bird, mm -hmm. mimo że może nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, to po prostu to była pierwsza nominacja za reżyserię dla kobiety od 8 lat. Tak. Więc to byłoby takie ładne zwieńczenie tego wszystkiego, no ale no Akademia tak wybrała po prostu uważam, że Guillermo del Toro miał kilka lepszych filmów może nie tyle lepszych, co bardziej oscarowych yy, oscarowych filmów w swojej karierze, żeby akurat ten film nagradzać jako najlepszy. No tak, też uważam, że Pacific Rim powinien dostać statuetkę. No albo chociażby yy, Labirynt Fauna. Nie no tak, w, oczywiście masz, wie, masz rację, temu. jasne, że tak. Ale do kształtu wody jeszcze wrócić. Generalnie. To taka y, chwila wyjaśnienia. My to tak sobie nagrywamy, nagrywamy, a musimy być szczerzy, że jeszcze do końca nie wiemy, kiedy te odcinki będą dla was Dostępne. do wysłuchania. To prawda. Więc nie chcemy też nagrywać tak materiału, żeby on później stał się nieaktualny. No bo miesiąc po skarach, kto będzie chciał słuchać o gali oskarowej, już pewnie nikt, bo ja już dzisiaj po pierwszym dniu od ga po gali już mam. Jak to się tak mówi kolokwialnie do pożygu tego da, tematu. Wszyscy, wszyscy piszą o, o tym, jaka była gala, jakie były niespodzianki czy coś, więc tak myślę, że po miesiącu to już wam się nie będzie chciało za bardzo o tym słuchać. E, więc tylko tak wspominamy właśnie, że była gala. Omówimy parę filmów, które oglądaliśmy w ostatnim czasie i które znajdowały się między innymi na liście nominowanych do Nagrody Akademii. A jak będziecie chcieli posłuchać o jeszcze jakichś filmach właśnie związanych z Oscarami, to tam napiszecie nam w jakimś komentarzu i... I prośbę spełnimy. No i raczej spełnimy, bo my dobrzy ludzie jesteśmy. Oczywiście. To od którego filmu, Jasiek, zaczynamy w takim razie? Ja, ja mam wrażenie, że ty chcesz strasznie zacząć od tego Disaster Artist. Tak. Tak, dobry wybór. Chciałbym zacząć, bo z tego co wiem, troszkę się różnimy w ocenach. Disaster Artist, dla mnie film świetny. Film o powstawaniu filmu kultowego, uznawanego za najgorszy film jaki kiedykolwiek powstał czyli Derum, który przez lata obrósł kultem. I tak naprawdę jest to projekt Jamesa Franco w całości. Zebrał kumpli do roboty, włącznie z członkami swojej rodziny. Świetnie, e, świetnie wcielił się w główną postać, i, i po prostu to bardzo dobrze zagrało, bo to jest, moim zdaniem, nie jest to tylko film o powstawaniu filmu i z taką prostą myślą o tym, e, jak to trzeba dążyć, e, gonić marzenia za wszelką cenę, ale ma też jest. To Dobre studium postaci Tomiego Wise'a, ponieważ czy Łazo, nie wiadomo do końca, jak to w końcu się poprawnie powinno czytać. Jeżeli ma polskie korzenie, to Wise'a nawet można zacząć. Eee, ale James Franco zagrał go tak fenomenalnie, to świetnie też widać w, w momencie, w którym są porównane sceny z The Room i z Disaster Artist pod koniec, eee, pod koniec samego filmu. Eee, mnóstwo pracy włożono w to, żeby praktycznie były odtworzone jeden do jednego. Ale mają też. Są dobrze zagrane komediowo. W tym wypadku, celowo zagrane komediowo. Nie tak jak w The Room. I no ja się na tym filmie po prostu bardzo dobrze bawiłem. Szczególnie, że no muszę się przyznać, do końca nie zgłębiałem wcześniej historii. Tomiego i The Room widziałem kiedyś, ale podejrzewam, że wyłączyłem, bo nie byłem do końca świadomy tego, jakim kultem złego filmu Tenderum Obrusu. Na no, ty, jakie masz Jasiek opinie o samym disaster artist? No Jaderum y, Tomasza Wieczorkiewicza. Tak, Wieczorkiewicz, dokładnie. To jest w ogóle perła. Po prostu Poznaj się chwali, mi się strasznie podoba. Poznaj się chwali, że Tomi Tomasz jest z Polski, moi drodzy. Bo tak, bo trzeba zacząć od tego, że oficjalnie jego pochodzenie nie jest znane. Nie. Dokładnie. I to też było, było bardzo podkreślane w filmie. I bardzo fajnie to było zagrane: jak każdy go dopytywał o to, kim on jest, skąd ma te cztery duże bańki, skąd ma mieszkania w San Francisco i w Los Angeles. Tak, i on cały czas mówił, że to ma 20 lat, a, a już, odra, już wyglądał na jakby miał ze 40. Nie no, w ogóle sama postać Tomiego, ta historyczna. No, żyje facet cały czas, ma się dobrze, jest, jest fascynująca i wszystkie teorie, które krążą o tym, skąd on ma tyle kasy. Jest przecież teoria o tym, że dorobił się na, na skórzanych kurtkach. Jest nawet inna teoria spiskowa już bardziej, że został kiedyś właśnie potrącony, brał udział w wypadku, w którym pojazd był prowadzony przez jakąś gwiazdę i on otrzymał ogromną kasę, żeby siedział cicho. Albo też jest jeszcze trzecia przecież teoria, że jest członkiem jakiejś europejskiej rodziny królewskiej na wygnaniu za Wielką Wodą. Także nie wiemy. To jest film, który powstał na podstawie książki Grega Sestero o tym samym tytule, czyli tego przyjaciela Tomasza. No, i James Franco postanowił y, tę książkę zakranizować. Oczywiście dobrze się przyłożył do tego, bo nie bazował tylko na samej książce, ale bazował też na, na rozmowach tam y, z osobami, mm -hmm. które brały udział w nagraniu tego, tego filmu, czyli The Room. Y, na filmie mogliśmy zobaczyć też, że Tommy wynajął takich dokumentalistów, którzy na planie chodzili z kamerami i, i uwieczniali Historia. wszystko, taki te behind the scenes uwieczniali co, co się dzieje i tam słyszałem właśnie, że też wykorzystywali te materiały, w sensie oglą Franco mm -hmm. oglądał tak, też te tak, filmy tak, tak. i też na podstawie tych filmów budował tą historię. Ja The Room oglądałem dawno, dawno temu nie zrobiłem, nie zrobiłem tego, co wiele osób zrobiło przed Sansem Disaster Artist, czyli tam nie, 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 nie odświeżyłem sobie derum, Room albo nie, nie poszedłem na jeden z pokazów, bo były też takie pokazy organizowane, żeby. I chyba dobrze, moim zdaniem. Minimaraton był. Ja ten film znałem, wiedziałem o nim, to co miałem wiedzieć. Dla mnie on osobiście jakiś tam specjalnie kultowy nie jest, ale rozumiem ten jego kult. W sensie to. Po prostu od czasu do czasu są takie filmy, które są tak złe, że aż są dobre. I na pewno nie takie było założenie Tomiego, jak tworzył ten obraz, ale no wyszło co wyszło. No więc postanowiono zrobić na podstawie powstania tamtego filmu film nowy. I myślę, że to jest też taki dobry wyznacznik tego, czy film jest kultowy. No jeżeli o jednym filmie robicie drugi film, to znaczy, że coś w tamtym musiało być. Coś w tym musi być. No, więc zacznę od plusów, jakim na pewno jest James Franco. Mm -hmm. Ja Jamesa Franco ogólnie bardzo, bardzo cenię, zarówno jako, e, jako aktora, mimo że obaj dobrze wiem, że to jest w, bardzo często taki gość, który ma swoją paczkę głupich filmów no, i robią durnowate filmy. Prawda. E, ale to szersza publiczność może z tego kojarzyć Franco. Ja kojarzę też tego drugiego Jamesa Franco, który tworzy, który, jest, który jest reżyserem i tworzy bardzo, ale to bardzo dużo filmów, zwłaszcza takich ofowych. On dużo na jakiś tam Sundance jeździ na American Film Festival. Dużo jego filmów miałem okazję oglądać. I oczywiście były lepsze i gorsze, ale było parę takich, które były naprawdę świetne. Nie wiem, Kiedy umieram, Dziecie Boże, Polal to było przy... dość przyjemne, czy Kim jest Michael, to możecie sobie tam później zgooglować i popatrzeć. I on jest bardzo płodnym twórcą, bo właściwie on przynajmniej raz w roku jakiś film wypuszcza. A, a były też takie, takie lata, że w jednym roku powstawało tych filmów od niego, nie wiem, tam z pięć. Więc chłopak nie próżnuje. Więc samo to, że on, on postanowił stworzyć jakiś, jakiś film, wiedziałem, że, yy, że może być z tego coś ciekawego. No i on zagrał tutaj główną rolę, Tomiego, i zrobił to przegenialnie. Też tak uważam. Naprawdę, pomimo tego, że sam film oczywiście ma taką konwencję, Bardziej komediową, eee, no to on się do tego przyłożył, jak, jak najwięksi aktorzy przykładają się do tworzenia kultowych, Krasja, dramatycznych. Tak. Ja uważam, powiem Ci, Jasiek, że gdyby nie te zarzuty yy, o molestowanie, których Franco też się dorobił niedawno, to byłby nominowany za tą rolę. Bo, bo zasłużył, moim zdaniem, sobie tutaj w pełni na to. No to zwłaszcza. Widać na tych scenach, o których wspominałeś, czyli tych, które są na samym końcu. Tak. I widać e, sceny z Disaster Artist i obok w, na drugiej części ekranu z The Room. I no, były takie momenty, w których gdybym nie znał mhm. obydwu, obydwu tytułów, to bym miał problem z rozpoznaniem, na przykład, który jest, który jest ten e, pierwotny film, a który jest ten nowy. Bo świetno to było to przedstawienie właśnie tych, tych najpopularniejszych scen. No wyszło to genialnie. No i sam Franco naprawdę, najwyższy poziom, moim zdaniem, aktorstwa mimo że wiadomo, to troszkę luźniej było, no tak to było oczywiście. bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi się to bardzo podobało i to jest niewątpliwie jeden z plusów tego filmu. Tak samo jak. Reszta, którów też też nie się wypadła. Co prawda młodszy brat Frank. No tak. D już. Y Dave mimo że też go lubię. Ja, ja, ja lubię go oglądać na ekranie. Zgorsz, że On gra wiele ról gra dosyć podobnych w tych. Tak, on jest on tak na jednej, na jednej tej samej nucie leci cały czas. Ale wypad, wypadł całkiem nieźle. Generalnie jak mamy tutaj jak, historię, jak. Y jak postanowiono zrobić DRUM? Później mamy sam proces kręcenia, no i wokół tego też się przewijają jakieś takie sceny dramatyczne, które nie są związane z, z samym planem filmowym. A raczej bardziej z samym Tomim i jego, jego jakimiś tam problemami psychicznymi, nazwijmy to rozterkami, dylematami. No i te, te fragmenty już mi się aż tak bardzo nie podobały. Mhm. Mm bardzo, bardzo, bardzo fajne było właśnie to wszystko, co się działo na planie, czyli jakby co było też niejako twarzane. No jasne. Z tych materiałów, o których wspominałem, to wszystko, co taki trochę bardziej dokument się z tego robił, to to byłem na tak, mm -hmm. a jak zaczęły wchodzić te, e, zaczęły wchodzić te inne mm, tematy, no to już trochę dla mnie to siadało i, i nie do końca do mnie przemawiało. Wiesz co, troszkę się zgodzę, bo faktycznie jakby sos tego filmu to są, to są sceny z samego planu, ale mnie zaskoczyło pozytywnie to, że tak naprawdę nie jest to właśnie tylko film o kręceniu filmu, że jest tutaj coś jeszcze i oczywiście e, oczywiście Jakoś mi ten duet James-Dave tutaj do końca nie grał, bo, bo była taka duża przepaść, jeżeli chodzi o postać, którą stworzył James Franco, a, a postać, którą stworzył Dave, że, że zgarniał całe show tak naprawdę. Ale jednak taka historia takich dwóch... Chłop ja lubię po prostu takie motywy. Oczywiście, że to jest oklepane na, na wszystkie kopie, po prostu dwóch chłopaków chce zrobić coś wielkiego... Jak nie drzwiami to oknem, jak nie za cudze to da swoje i w końcu mi się udaje. Eee, no, jakoś, jakoś chyba re, plusy przesłaniają mi tutaj w tym wypadku wszystkie minusy. Jakoś e, naprawdę się dobrze na tym bawiłem po prostu i, i może dlatego taryfa rugową to ma. Dla mnie to jest chyba jeden z tych takich problemów tego filmu, że tutaj nie ma nic nowego. Mhm. To jest po prostu dosyć banalna historyjka o tym że trzeba tak. prądąć do celu nieważne co inni mówią, nieważne co inni o tobie myślą, jeśli masz marzenia to musisz mieć odwagę je spełniać i w ogóle tutaj mhm. nic nowego nie było wymyślonego sposób pokazania tego też nie wiem nie jest, nie jest nowy, więc jakby może może dlatego ten film nie przypadł mi jakoś do gustu, ja nie twierdzę, że to jest film zły bo to nie, on jest niezły tutaj to, to się dobrze obejrzało ale na pewno jestem daleki od tego i bardzo, bardzo wiele takich opinii słyszałem, że ten film jest świetny, że jest mm -hmm. rewelacyjny, że po prostu no, najlepszy film roku. Takie słyszałem, czy takie, takie opinie słyszałem może nie teraz, ale słyszałem takie opinie w październiku, kiedy byłem na festiwalu i ten film był na nim wyświetlany. Ja niestety nie poszedłem na seans, bo już nie udało mi się dostać wejściówki, ale parę osób z jakiegoś tam mojego kręgu znajomych obejrzało ten film i właśnie tak mówiło, że to jest rewelacja, znakomite. No i tak czekałem te parę miesięcy, żeby, żeby to obejrzeć. Yy, no i no nie, nie do końca. No. Nie mówię, że to jest złe, bo, bo nasza jedna wspólna koleżanka na przykład dała temu filmowi ocenę, jak już mam mówić o takiej skali yy, ocen, no to dała 3 na 10. A zacznijmy, że startowała od jedynki. Początkowo chciała dać jeden. Tak. Yy, tylko, że ten film na to nie zasługuje, bo, bo trzeba po prostu wiedzieć, dlaczego ten film powstał, po co powstał, w jakich, w jakich warunkach, o czym opowiada, jaki jest jego cel, tak? I poza tym, sam film, jako warsztatowo, jest bardzo dobry. Pomimo tego, że bardzo nawiązuje momentami do derum i stara się być zły, to. Jak wiesz dlaczego tak jest, no to nie można mu zarzucić, że, że, jest, że jest do bani. No tak. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale naprawdę szapoba dla Jamesa Franco, bo odwalił tutaj po prostu kawał dobrej roboty. Nie jest to film, do którego będę wracać jakoś chętnie, ale myślę, że kiedyś na jakieś posiedzenie ze znajomymi To się idealnie nadaje pizza i, i piwo. Może nie The Room, bo wtedy to już mocniejsze trunki by musiały wchodzić, ale Disaster Artist jest jak najbardziej taki... To zresztą tak jak te filmy, w których gra Franco, Seth Rogen i cała ta No właśnie, to <coughs> dokładnie. No, przecież ten, coś się nazywało coś z końcem świata. Tak, 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 My się teraz myli z tytułem, z tytułem serialu Netflixa, bo chciałem powiedzieć The End tak, of the Fucking czeka, World. Ja, już, ja już szybko, szybko sprawdzam. To było... To już jest koniec. This is the end. To już jest koniec. This is the end, tak, tak, tak. No to, to był film przerażająco zły. No tak, oczywiście, że tak. A to ale, beka, ale beka, czysta beka, Ale w momencie, kiedy przychodzą do ciebie kumple, otwierasz yy, piwo bądź inne trunki i wjeżdża pizza, kurczę, to idealne. Tak. Idealne na wieczór. To prawda. Ja jeszcze kończąc temat Disaster Artist, dodam, że to było chyba u Kimela, jak był sam Franco i również był Tommy, to sam Tommy zaznaczył, że film podoba mu się w 99%, 99 i kiedy, kiedy Franco spytał Tomiego, dlaczego w 99%, to Tommy jako prawdziwy artysta zaznaczył, że w niektórych scenach światło było nieodpowiednie. Także znać, że to jest jednak Prawdziwy artysta, a nie jakiś farbowany. Mój komentarz na to może być tylko jeden. Ha, 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 ha. <laughs> I tym zakończmy, myślę, z Disaster Artist, bo mamy jeszcze napięty harmonogram i lecimy dalej chyba. To co? To, Lady Bird. Tak, tak. Tutaj chyba mamy w miarę podobne opinie. Yy, Jaś, myślę, że tak. tak bo z tego, co wiem, obydwu nam Lady Bird się podobał, ale nie jakoś do przesady. Greta Gerwing, kobieta absolutnie zwariowana. Tak. Szalona, ale w ten cudowny i uroczy sposób, jaki wszyscy kochamy. No, jest w mojej pamięci już od jakiegoś czasu. Przede wszystkim z racji dwóch filmów. Frances Ha mhm. i Mistress America. Mhm. To są dwa takie filmy, w których ona <laughs> grała główne rolę i jak ją oglądasz, to myślisz sobie, że chciałbyś, żeby była twoją żoną albo przynajmniej dziewczyną. No tak. I że to jest dziewczyna, z którą jak wiesz, że na przykład wyjdziecie sobie na drinka wieczorem, to nie wiesz, co się może wydarzyć. Może, może być... Możecie, nie wiem, gdzieś pojechać, możecie robić jakieś szalone rzeczy i na pewno nie będziesz się nudził. Ja tylko dodam, że Jasiek mówi to wszystko w tym samym mieszkaniu, w którym przebywa jego żona. Także to jest prawdziwy akt odwagi, moi drodzy. Która właśnie napisała mi sms z drugiego pomieszczenia, że to słyszy. No właśnie, no właśnie. Więc. Docencie, jak się poświęcam? Wałek i ruch. Nie, moja żona taka nie jest. Do dzisiaj taka nie była przynajmniej. Się okaże później. No, i, i Greta postanowiła y, zrobić swój pierwszy film jako reżyserka. I właśnie owocem tej pracy jest Lady Bird. Tak. W którym główną rolę gra dziewczyna, którego imienia nigdy nie potrafię wymówić. Ale spróbujmy. Cersei Ronan. O! Bardzo możliwe, że tak jest. Tak, 73%. Drugą rolę gra y, rolę drugoplanową gra tutaj. Lori Metcalf. Tak, znana z serialu Rosen, mm -hmm. który swoją drogą pod koniec marca będzie miał nowy sezon. Mm -hmm. I widziałem zwiastun i zapowiada się całkiem nieźle. I tak, i to jest film o dziewczynie, która mm, jest chyba w ostatniej klasie liceum, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ostatnia się klasa. Tam, szykuje się już tam do wyboru studiów i, i gdzie tam dalej pójdzie swoją, e, swoją akademicką karierą mm -hmm. i chodzi do katolickiego liceum. Jest taką zbuntowaną dziewczyną, bo ona ma na imię Christine, ale wszystkim każe mówić do siebie Lady, Lady Bird, Bird, tak jak właśnie tytuł filmu. Ma dziwny kolor włosów, jakiś taki czerwony, ale generalnie dziewczyna spoko. Jest dziwaczna, ale jest ogólnie spoko. No i film przedstawia rok z jej życia. Wszystkie rozterki nastoletniej dziewczyny, jej relacje z rodzicami. Myślę, że w takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to boyhood w pigułce, a dodatkowo w spódnicy. O. Tak jakby, jakby skondensowany. I mi osobiście nawet Lady Bird się bardziej podobał niż sam Boyhood, poza, poza docenieniem e, formy tamtego filmu i to, ile było pracy włożone w to, żeby sam film powstał. Tak, e, Lady Bird mi do gustu przypadła i przypadł jako film dużo bardziej. Source Steve moim zdaniem zagrała tutaj akurat świetnie. Świetnie odtworzyła charakter zbuntowanej nastolatki, czyli w wieku, który, z którego już. Jednak wyszła myślę. Eee, I jej relacja z matką w tym filmie to moim zdaniem jest ogromny wyróżnik, eee, i coś za co ten film zapamiętam, dialogi pomiędzy samą Lady Bird a, a swoją rodzicielką. To są taką solą tego filmu moim zdaniem. Nawet bardziej niż wszystkie rozterki samej głównej bohaterki odnośnie chłopaków, wyboru studiów i tak dalej. To ta relacja z rodzicami jest, jest taką bazą, z której wyrasta cała reszta i, no i ta baza moim zdaniem jest świetna. Tu się zgadzam, bo pomimo tego, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej aktorki mm -hmm. i nie, nie wiem, to, to nie jest, że jej nie lubię, tylko po prostu no jasne, yy, jakoś mi ona nie podchodzi, w sensie jej rolę. Tutaj również nie, nie, stałem, nie stałem się fanem, ale to, co wspomniałeś, czyli relacja z matką, która została no, totalnie doskonale zagrana przez Laurie Metcalf, jest, jest esencją tego filmu. Dokładnie. W sensie to jest, to, jest, to jest właśnie ten fundament, z którego wyrastają inne wątki. To, jak bohaterka się zachowuje, jakie sobie jej motywacje. Ale już pierwsza scena, w której już w pierwszej scenie widzimy podstawę tej relacji właśnie bohaterki głównej bohaterki z jej matką. Na początku sceny wygląda, że że jest spoko, a potem się okazuje, że no nie do końca. Szybkie jak przejście. To, jak to zazwyczaj jest w przypadku nastolatek i ich matek. I z biegiem czasu cały czas widzimy, jak, jak ta relacja się w życiu codziennym przedstawia. Finał też jest super, ale nie będziemy, nie będziemy tutaj spoilerów wrzucać. Jest też relacja z ojcem, który no tak jak to zazwyczaj jest: jest dobry glina i zły glina. Jak matka jest względną miedzą, no to tatuś musi być kochającym tatą, który tam pozwoli, pomoże i doradzi. I za zaplec, plecami matki nawet coś tam coś tam zrobi ale relacje z rodzicami tutaj zostały pokazane genialnie i nawet jak, jak wspomniałem główna aktorka nie podchodzi pod mój gust to to trio wypadło rewelacyjnie i, i ich dialogi o których wspomniałeś ich wymiany zdań zostały naprawdę bardzo bardzo dobrze napisane bardzo dobrze zagrane i Greta Gerwig odwaliła tutaj kawał Kawał dobrej roboty. To prawda. Ja to, Dla mnie ten film ma jeszcze od tyle takie całkiem spore znaczenie, że uświadomiłem sobie podczas seansu, że jestem już jednak stary człowiek, bo zachowanie Lady Bird, szczególnie w początkowych scenach filmu, mocno mnie denerwowało i zauważyłem, że jestem już powoli chyba w tym drugim obozie, że już z nastolatkami momentami trudno mi się w jakikolwiek sposób utożsamiać i z ich problemami. Więc e, ten film zostawił mnie też dodatkowo z tą myślą, nie do końca pochlebną. Coś o tym wiesz pewnie, Jasiek. Ale, e, ale tak, więc ja się w 100% zgadzam. Tak, tak, zamykając powolutku temat, w 100% się z Jaśkiem też zgadzam. E, Miss Missource, akurat w tym, w tym wydaniu, też nie jestem wielkim fanem, wielkim fanem jej aktorstwa, ale akurat do tej roli bardzo dobrze pasowała, ponieważ widoczny był w niej taki młodzieńczy bunt. I, i tutaj po prostu zagrało to, moim zdaniem. No już nie, pomijając kwestię tego, że z rodzicami, z, z Lori Metcalf i Letsem świetnie świetne trio stworzyli. To jest bardzo ciekawy film o dojrzewaniu. Tak. Ja tak. myślę, że to jest taki przykład filmu, który powinno się puszczać młodym rodzicom, mm -hmm. ale nie takim młodym pod tytułem mam, mam, mam niemowlaka, tylko takie już takie dzieci powiedzmy w, w początkowym okresie szkolnym, kiedy właśnie to yy, to dojrzewanie niedługo zacznie zacznie siać zamęt. Yy, ale także właśnie takim Starszym, rodzic starszym rodzicom, którzy mogliby się na przykład zreflektować nad tym, jakie są ich relacje z ich dziećmi, bo, bo czasami można spojrzeć też wstecz, czy coś się źle nie zrobiło. Hmm, Zastanawić się, się dwa razy. Tak, właśnie pod tym kątem trochę podszedłem do tego, do tego filmu, że to jest taka fajna lekcja dla, dla wielu ludzi może być. Dosyć skromny film już, w, takiej, w tej oscarowej stawce, jeżeli chodzi o, o pościg do, do najnowszych znaczy, filmów. W tym roku w ogóle było tak sporo takich filmów, które nie były takimi, wiesz, no, blockbusterami. Ta. I czy, bardzo dobrze. Czy, bardzo dobrze. fajnie, że to takie kino yy, może nie niezależne, tylko takie kino offowe trochę, yy, które po tych takich mniejszych festiwalach, znaczy mniejszych, to są duże festiwale, ale nie takich, wiesz, światowych typu Kan, czy, czy, czy coś jeździ i nie jest tylko i wyłącznie puszczane w multiplexach Wchodzi na właśnie na, na Oscary i jest na, na ustach tak wielu ludzi na całym świecie. Mimo, że nie zostałem. Ten, ten, ten film nie został w moim sercu. To, to, to nie jest coś, co koniecznie muszę mieć i nie, wiem, nie mogę się doczekać następnego seansu. Jasne. To wiem, że go powtórzę. Mhm. Za jakiś czas, bo to jest takie takie właśnie, jak mówisz, takie kino skromne, które dobrze, dobrze się ogląda. To prawda. Tutaj, tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy zagrało. Parę nie zagrało, ale to już tam... Na co ciebie najbardziej raziło? W całości? Lady Bird? Wiesz co trudno mi to powiedzieć. To jest takie, że albo coś kupujesz, albo nie kupujesz. Okej, okay, okay, czyli nie, nie konkretnie, bo, po prostu ci bo nie ten kupiło. ten film jest dobrze zrobiony, jest dobrze zrobiony, dobrze zagrany, jest dobrze napisany, tylko nie trafił w moje serce. Jasne. Mhm. I to, to nie, nie chcę dlatego negatywnie o nim mówić, bo, bo nie mam tu się za bardzo zaczko przyczepić. Bardzo mi się podobała rola yy, dziewczyny, która teraz nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa ta jest główny, przyjaciółka głównej bohaterki A tak, tak, tak Bini Feldstein, Feldstein. Tak, mhm. ona, ona super zagrała to po prostu to była taka taki typowy sidekick mhm. i ona gra też w, sąsi w Sąsiedzi 2 a faktycznie powiem ci, zapomniałem kompletnie, masz rację teraz mi wspomniałeś. tak, tak, tak no i jeszcze Timothy Shalomon z Oscarowej stawki, zaznaczmy, że miał też tutaj swój występ w roli drugoplanowej. No tak, czy Lucas Hedges, który grał w Trzej Tak przecież i grał główną rolę w Manchester by DC w zeszłym roku. Ale to takie epizody były, ale tutaj też ten przekrój przekrój nastolatków też był ładnie, ładnie zarysowany, że są właśnie podziały na te grupy takie powiały na grupy, jest koleś, który wiesz, jestem artystą, o, tak. odcinam się od wszystkich, jest koleś, który jest miły, ale potem się okazuje, że jednak skrywa jakąś tam tajemnicę i to, to, to jak najbardziej. To po prostu jest taki przyjemny film. No, mm -hmm. może nie, nie kupiłem go w pełni, to, 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 jest, to jest przyjemne kino, które myślę, że warto sobie Yy, obejrzeć, jeżeli ktoś nie widział, a jak ktoś widział, to warto raz na jakiś czas sobie powtórzyć. Tak, w pełni się zgadza. Także ogólnie polecamy. To co, to może ten wielki zwycięzca? Tylko Właśnie tak patrzyłem na... sobie. Wielki notatki. zwycięzca, no, jest taki wielki, bo 13 nominacji tylko 400 statuetki, więc. No dobra, to lecimy z kształtem wody. Moim zdaniem film bardzo dobry, aczkolwiek zaskoczeniem dla mnie było, że aż tyle, tyle nominacji otrzymał, bo, bo tak jak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, obydwaj uważamy, że nie jest to najlepszy film Guillermo del Toro, ale zgarnął kilka najbardziej prestiżowych statuetek, między innymi za najlepszy film i najlepszą reżyserię. Tak, jeszcze dodam tylko, że do statuetki wleciały za najlepszą ścieżkę dźwiękową, czyli mm -hmm. najlepszą muzykę i najlepszą scenografię. Tak. Tak, tak, scenografię. Tak, tak, scenografię. Nie bo ja się czasami zastanawiam, jakie, bo niektóre te, te kategorie mają takie nazwy, że ja nie pamiętam, jak jest po polsku. Mm -hmm. Bo to jest production design, tak? I zawsze zapominasz, że to jest scenografia. Scenografia. Tak. I Guillermo del Toro. Człowiek, który stworzył kilka filmów, z których chyba wszystkie lubię. <laughs> tak, to jest... Bo dał nam... Świat o nim usłyszał, kiedy dał nam Labirynt Fauna. Już 12 lat temu. Później dał dwie części... A nie, najpierw dał Hellboy'a. No właśnie chciałem powiedzieć, że... fauna, a potem drugą część Hellboy'a. Eee, w międzyczasie był jeszcze Pacific Rim. O, och, tak. Dwa lata temu, czy trzy, był Crimson, Crimson Peak. Peak ale ja tego nie widziałem, słyszałem, że, że niekoniecznie. Też że nie ładnie, widziałem. Ładne wizualnie, ale, ale no, reszta nie bardzo. Chociaż nie będę się wypowiadał, bo tak jak mówię, nie widziałem filmu. No, i przedkształt wody. Baśnie dla dorosłych. Tak można powiedzieć najkrócej o kształcie wody. I co Guillermo tak swoją drogą bardzo stara się udowodnić podczas Sansu niektórymi niegrzecznymi scenami? Jest to historia sprzątaczki. Sprzątaczki, która zakochuje się w pewnym wodnym stworze. Głucho nie ma który... sprzątaczki, zaznaczmy. Nie, tylko nie ma. Głucha nie była. A, Boże, co jak powiedziałem, głucha nie my, Tak, tylko nie my, tylko nie my. I ona jest sprzątaczką w pewnej rządowej placówce. To się chyba tak działo, w, znaczy tak. Lata 50., początek tak 60. Lata 50., 60. W pewnej rządowej placówce i się okazuje, że zostaje tam sprowadzony pewien wodny stwór, projekt, którym X, mają tak. być prowadzone badania. No i stało się tak, że nie pytajcie w jaki sposób, ale oni mają się ku sobie. W sensie to sprzątaczka ze stworem. <laughs> e... Tak. I ona postanawia go uratować z tej placówki. Ja tu nie, nie robię spoilerów, bo to wszystko było na... Trailer streszcza, tak. E... No a jak to się dalej potoczyło, to jak, jak nie wiecie, to musicie obejrzeć, y... obejrzeć film. No i... Bardzo dużo się o tym nasłyszałem. Mm, nasłuchałem, nasłuchałeś? Mm -hmm. Że świetny, że, że naprawdę warto, że te nominacje zasłużone. No tak, tylko nie do końca. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. To jest naprawdę naprawdę ciekawy obraz pod względem wizualnym. Guillermo del Toro ma niesamowitą wyobraźnię. To I, właśnie o to chodzi. I, i, i świetnie potrafi ją jakby przyrzucić na ekran. To za to wielkie brawa. Ale jednak uważam, że w swojej karierze miał ciekawsze filmy. Mm -hmm. on, zawsze, on zawsze robił coś takiego, że trochę takich, że widać było, że on nie robi filmów dla dzieci, tak. tylko trochę bardziej dla dorosłych, bo miał świetne takie elementy grozy w swoich filmach. Mieszał gatunki fajnie. A tutaj tego trochę tutaj zabrakło. Jak dla mnie. Nie pokazał się aż... On zawsze, zawsze jak oglądałeś jego filmy, to czułeś, czułeś że to jest jego film. Mm -hmm. W sensie, że tego nikt by inny nie zrobił. Mm -hmm. Tutaj aż tak bardzo tego nie czułem. Pomimo tak? tego, że od, od strony wizualnej tak, ale tak od strony tej historii, to wszystkiego to jednak jednak nie byłem do końca przekonany. Wiesz co, moim zdaniem, ja akurat tutaj Guillermo czułem w tym filmie, bo tak jak zaznaczyłeś, się ja również Guillermo del Toro bardzo cenię za to, za jego wyobraźnię. On jest takim jednym z niewielu prawdziwych baśniopisarzy w Hollywood. Swoją drogą miał, przecież, miał być przecież odpowiedzialny za Silent Hills, kolejną grę cyklu Silent Hill. I, I dopóki projekt nie upadł, to on miał się tym zajmować, i bardzo na to liczyłem, bardzo mu kibicowałem, bo. Miał również, miał również reżyserować Hobita. Tak, też. I no właśnie. Ostatecznie tylko tam elementy jego scenariusza zostały wykorzystane. I szkoda, że chyba nie wyreżyserował, moim zdaniem, bo mogło być to o wiele lepiej zrealizowane. Ale Kształt Wody, jak dla mnie, jest takim filmem bardzo klasycznym. Nie zaskoczył mnie na wielu polach. nasze. Zaskoczył mnie momentami tym, jak Guillermo starał się, bo tak jak wspomniałeś, nie ma tutaj elementów grozy, ale Guillermo stara się w inny sposób pokazać, że jest to jednak baśń dla dorosłych. Eee... I niektóre sceny były moim zdaniem niepotrzebne i troszkę, i troszkę mnie wybijały z nastroju. Żeby nie, psuć, żeby nie psuć słuchaczom, to powiem tylko, żebyś ty zrozumiał, co mam na myśli scenę w łazience z dużą ilością wody. To była scena, w której, w której się mocno z filmu wybiłem, ale jeżeli chodzi o całą resztę, to sam obraz, sama historia w połączeniu z muzyką, to naprawdę tak mnie troszkę poniosło, że mógłbym najchętniej się położyć pod kocykiem w domku z herbatką i sobie to oglądać. Jak jako taką faktycznie. Bajkę dla troszkę dojrzalszej widowni. Ja się śmieję trochę, że ten film to jest prequel, prequel Hellboya, <noise> Ape Sapiens Story. No tak. No to tak. Taki, taki, taki żarcik, ponieważ w Hellboyu była postać mhm. Abe Sapiena, który był takim właśnie stworem potrafiącym tak, tak, tak. żyć w wodzie i zagrał go tam Doug Jones. I ten sam aktor zagrał właśnie tego wodnego stwora w kształcie wody. Tak, to, do tego Ale to zaznaczmy to tak też, że sam stwór został świetnie, moim zdaniem, yy... Nie, znaczy, wiesz, słuchaj, plastycznie wizualnie, wykonany. Wizualnie, to ja naprawdę tutaj nie mam się do czego przyczepić. Ja, ja uważam, że ta nagroda za, za scenografię jest w pełni zasłużona. Tak samo jak za muzykę Aleksandra Dyspla, który naprawdę no, cudowno, cudowne ścieżki dźwiękowe robi i tutaj, tutaj nie mam nic aktorsko też mi się bardzo podobało co prawda Michael Shannon już mi się trochę przejadł w ostatnim czasie ale brawa dla Sally Hawkins która nie wypowiedziała przecież żadnego słowa przez cały film tylko w języku migowym no i gra generalnie bardziej ciałem Richard Jenkins który Super. uwielbia tego ja człowieka tak i uważam że i trochę żałowałem nawet w pewnym momencie, że to. Znaczy, gdyby nie było sama Rokuela w tej puli w tym roku, to bym Jenkinsowi dał mm -hmm. tego Oscar. Mm. E, e, Octavia Spencer. Rów również. Bardzo rów dużą słabość mam do tej aktorki. Rola i ekstra. E, Michael Stalsberg. Kurczę, po tym co on zrobił w tamte dni, tamte noce, to już naprawdę skradł moje serce w ostatnich miesiącach. Ale tutaj te, ja go po prostu lubię. Zawsze przypominam go sobie jeszcze z tej drugo- albo planowej rulki w Man in Black 3. Mm -hmm. Ja ten film? Kurczę. On mi się podobał, chociaż yy, parę rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, mógłbym mu zarzucić. W sensie, że wolałbym, żeby był taki, żeby tu było więcej Deltoro w Deltoro. Mm -hmm. No to sama wizja, no jestem na tak. To nie jest dla mnie film Oscarowy jako najlepszy film tego roku. Nie mogę tego o tym filmie powiedzieć. Tak, Ale podobnie. Reżyser, reżyseria. To myśl, myślę, że to jest takie po prostu też uhonorowanie tego, jakie jak Toro ma podejście do kina. I do tego, jak je tworzyć i. I jak, co pokazywać i tego typu rzeczy. Mhm. Tak, to prawda. Eee, też bym, bym kształtu Wody akurat za najlepszy film statuetką nie uhonorował, bo w moim sercu cały czas są trzy billboardy, że tak powiem. Eee, ale zgo, zgadzam się zupełnie z Tobą i z sobą, bo wcześniej już też o tym wspomniałem, że, że za reżyserię Del Toro się ten film należy, bo to jest fajne uhonor uhonorowanie jego dotychczasowej pracy. Ale myślę, że dla, odpowiadając na ten twój mały zarzut w stosunku do tego filmu, że w tym filmie jest mało del toro w del toro, to ja uważam, że to był może troszkę zabieg celowy, bo to jest taka autorska wersja pięknej bestii to w pewnym stopniu moim zdaniem. Taka romantyczna wizja i myślę, że gdyby tutaj pojawiło się więcej takich odjechanych pomysłów z pogranicza właśnie fantastyki wpadającej już w troszkę w taką konwencję horroru, to może by to troszkę zepsuło odbiór całości. Bo wtedy to już nie można byłoby powiedzieć, że to jest po prostu baśń. Bo tak nie, po, nie powiemy tak z czystym sumieniem na przykład o labiryncie Fauna. Bo to już mogliby się za to na przykład zabrać bardziej Bracia Grimm, chyba. Jeżeli chodzi o taką brutalną scenę. No, także dla mnie. Że ja, tu jeśli. Mhm. Ja, ja chciałem tylko jeszcze tak nawiązać do samej nagrody. Tak. Że. Zwróć uwagę, że w, tym, że w tym roku ogólnie królowały takie filmy, które, które mówiły o tym, że inność jest dobra, że równość powinna być podstawą i tego, tego typu hasła, mhm. bo mamy to przecież właśnie i w kształcie wody, gdzie główna bohaterka dobrze się czuje z tym stworem, tak go nazwijmy ponieważ oni nie ocenia mm -hmm. jako niekompletnej. Ona też nie zwraca uwagi na to, że on jest w końcu jakimś wodnym stworem. No tak, po co zwracać na to uwagę, jasne. To samo, to samo jest no, w przypadku filmu, o którym zaraz powiemy, czyli Call Me By Your Name. Mm -hmm. To samo było jeszcze... No jeszcze Uciekaj. Uciekaj, tak? Tu jest ten, ten rok naprawdę jest bogaty w takie w takie filmy. Nie mówię oczywiście, że to źle, bo to jak najbardziej, jak najbardziej słusznie. Eee, tylko chyba właśnie kształt wody jest, najbardziej się z tego wszystkiego jeszcze wy, wy, wy wybijał. Bo tutaj bardziej to wszystko jest tak, wiesz, fizycznie te, te inności są pokazane. No tak, i, nietypowość, formę. I jest to wtedy taka historia naprawdę bardzo uniwersalna. Eee, I myślę, że to też skłoniło akademię, żeby pójść w stronę. Właśnie tego, tego wyboru. Tak. Myślę, że to masz rację, bo, bo faktycznie filmów o zaznaczających równość było sporo, ale kształt wody robił to chyba w taki najmniej konwencjonalny sposób i chyba, i chyba ten, dlatego też zasłużył sobie na takie uhonorowanie. To nie pozostaje nic innego jak powiedzieć, że z kolejnym filmem jesteśmy na tak. Tak, z kolei że polecamy. Z, z, z kształtem wody jesteśmy w 100% na tak, ale przechodząc powoli do następnego tematu, to tutaj troszkę się różnimy w opinii, e, wiem, mianowicie mam na myśli tamte dni, tamte noce. Bo wiem, że tobie się call me, by name, call me by your name, przepraszam najmocniej, bardzo podobał, jak brzmi tytuł w oryginale, a mi niestety średnio. E, ja może tylko wspomnę, że jest to historia, która się rozgrywa w latach 80., i w miasteczku we Włoszech poznajemy historię młodego chłopca, który spędza wakacje z rodzicami. Jego ojciec jest archeologiem. Do jego ojca przyjeżdża, nie wiem czy to jest staż, czy praktyka, gość ze Wielkiej Wody ze Stanów Zjednoczonych. I nawiązuje się pomiędzy, pomiędzy młodym, e, młodym chłopakiem, w którego wciela się Timothy Shalomon, a gościem Oliwerem, e, granym przez Armiego Hamera, relacja. I ona jest tak naprawdę mm, motywem napędzającym cały film. Zgodzisz się, czy coś byś dodał, jeżeli chodzi o zarysowanie wstępne samej, samej, samego filmu? Nie, zgodzę się. Ojciec jeszcze tylko dodał, że ojciec jest profesorem. Tak. I właśnie ma coś takiego, że co roku zapraszałem jakiegoś wybitnego studenta na ten tam staż czy praktykę na okres, na okres letni. No i właśnie tym razem trafiła do Olivera, który przyjechał ze Stanów. No i może zacznij, ty, żebym ja mógł w kontrze odpowiedzieć. Zacznij może od tego... Czemu tobie się ten film podobał tak bardzo? Bo ja mnóstwo pozytywnych opinii słyszałem, i siadając do tamtych dni, tamtych nocy, byłem przekonany, że mnie ten film również poruszy. Ale jakoś niestety nie trafił. Na wstępie warto jeszcze powiedzieć, że jest to film na podstawie powieści. Tak, tak. Andrea Ekmana. I scenariusz do tego, do te, do tego filmu napisał James Ivory który wczoraj otrzymał Oscara. Jest to wielki, wielki, wielki artysta, jeśli chodzi o, o filmy, bo i świetny, świetny, właśnie scenarzysta, rewelacyjny reżyser. To już prawdopodobnie był jego ostatni film, bo on też tam już trochę wiekowy jest, bo chyba aktualnie przed 90 89 tak. lat i to było takie już chyba, ten film był takim trochę zwieńczeniem jego, jego wielkiej kariery. No, i y, ja chyba o tym już kiedyś wspominałem. Na pewno kiedyś tam o tym rozmawialiśmy. Tak, bo ty na świeżo ja, mówiłeś o swoich pierwszych wrażeniach. Ja, ja ten film miałem okazję obejrzeć na zeszłorocznym Amerykańskim Film Festival w październiku. I ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym filmie. Ja w ogóle nie miałem nawet w, chyba w planie na niego iść, ale. Odbył się już jeden, jeden, jeden seans i ktoś mi powiedział, żebym koniecznie, koniecznie poszedł, jeżeli będę miał szansę. I do no, tak się złożyło, że był seans w dniu mojego wyjazdu. Jeszcze mogłem się na niego załapać, więc to był ostatni film, jaki oglądałem na festiwalu. I kompletnie nie byłem przygotowany na to, co miałem, miałem zobaczyć. I zaczęło się bardzo spokojnie, bo to jest taki film. Który tu się niewiele dzieje. Tu, tu trzeba w to po prostu usiąść, trzeba w ten świat wejść i, i się w nim rozgościć. I samo to, że cały czas jesteśmy właśnie na tym chyba południu Włoch. Yy, mamy ciepłe lato, mamy pola, można pić wino, można się bawić, można się. Spędzać czas z kobietami, w ogóle wszystko tutaj jest ekstra. No i wchodzi ta relacja, która, o której wspomniałeś, która początkowo jest taka właściwie jak jest taka prosta, w sensie nie ma tu nic niespodziewanego. Po prostu jest, jest chłopak i jakiś starszy facet, i generalnie widać, że chyba ze sobą nie przepadają. Tak. A przynajmniej jeden za drugim nie przepada. Z czasem się to zmienia i na pewno, jak ktoś o tym czytał, albo w ogóle cokolwiek słyszał o tym filmie, no to nie będzie to jakiś duży, duży spoiler, ale. Rodzi się uczucie. Rodzi się jakieś uczucie między nimi, które do końca nie można było go nazwać, bo nie wiadomo, czy to jest po prostu jakby relacja dwóch, dwóch, dwóch osób, czy to już jest coś bardziej seksualnego, czy to może będzie jakaś przyjaźń. Ale jak to się dalej potoczyło, no to jeżeli nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie. Jest to przede wszystkim film o właśnie o tych międzyludzkich relacjach, a także o, o dorastaniu, o poszukiwaniu samego siebie, o, o utraceniu tej niewinności, o, 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 o tym. Że staramy się dowiedzieć, co, co nas może, a co nie może definiować. To jest, to jest właśnie taki film, yy, dla mnie przynajmniej, o czymś takim. I ja sam do końca nie potrafię powiedzieć, dlaczego tak się stało, bo w, na pierwszy rzut oka to nie jest moje kino. To nie jest gatunek, który wiesz, ja, ja przeczytam o tym filmie, nie wiem, jakąś krótką recenzję czy. Czy ktoś mi o nim opowie, ja stwierdzam, o, to jest to, co chciałbym zobaczyć. Jasne. Ale im dalej zagłębiałem się w ten seans, film trwa ponad dwie godziny, to, to on mnie coraz bardziej chwytał. Coraz bardziej czułem, że to jest coś, co uderza w jakiś tam poziom moich, moich emocji. I pomimo tego, czy po, nie, to jest, będzie, będzie źle odebrane, jak to w ten sposób powiem. Mm -hmm. Bo komuś mogłoby się wydawać, że tu jest, bo tu jest poruszony wątek homoseksualny, że to jest film o gejach. Mm -hmm. Fuj, jak można oglądać film o gejach? Otóż to w, kompletnie nie jest film o gejach, bo jeżeli zastąpimy relację dwóch mężczyzn y, relacją standardową, czyli kobiety i mężczyzny, Byśmy ich podmienili po prostu. Nie zmieniali za dużo. Tylko byśmy ich po prostu trochę w tym filmie podmienili, to nadal byłaby to świetna historia, która właśnie opowiadałaby o tym, jak, jak rodzą się relacje między ludźmi, jak, jak można coś otrzymać i jak szybko można też to stracić. I to jest właśnie dla mnie film o tym, który jest. Cudownie nakręcony. Tu słyszałem dużo takich opinii negatywnych, że nie wiem, kamera się trzęsie, że zdjęcia są do bani i w ogóle tego typu opinia. Ale jestem... W ogóle nie idę za nimi, tylko dla mnie jest przepięknie nakręcony jest ten film. Ma świetną muzykę. Cudowną piosenkę, która też była nominowana do Oscara. Sufjan Stevens Mystery of Love. Po prostu przepiękna piosenka, która pojawia się na końcu filmu w ogóle scena zamknięcia tego filmu to jest takie już taka kropka nad tym i że już nie wiesz co powiedzieć przynajmniej ja tak miałem i dla mnie jest to film piękny to, to, to był dla mnie film który chciałem żeby żeby wygrał tą statuetkę za najlepszy film roku to byłem oczywiście, trzymałem mocno kciuki również za trzy bordy, bo to też dla mnie jest bardzo dobry film. Tylko trzy Bordy dla mnie były takim filmem idealnie skrojonym na to, co bym chciał zobaczyć. Mm -hmm. W sensie, trzy Bilbordy to jest właśnie taki kino, jakie lubię najbardziej. E, więc dostałem to, co chciałem. A nawet trochę więcej, ale dostałem to. A tutaj dostałem coś, czego się totalnie nie spodziewałem, o czym nie miałem pojęcia, że. Że to zobaczę. I to może to zabrzmieć trochę naiwnie z mojej strony, ale właśnie takie rzeczy uwielbiam w kinie, że, e, że mimo, że oglądam bardzo dużo filmów od, od wielu lat i mniej więcej wiem, co mogę dostać, nie wiem, od danego reżysera, od, 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 od danego aktora, e, to tutaj. Tutaj w ogóle nie wiedziałem, i zaskoczyło mnie to, i to było takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Mm -hmm. No cóż, ja mam. No i jeszcze tylko dodam, że, że właśnie młody Timothy to po prostu fenomenalny tutaj był. To się zgadza. I, I wiedziałem, że Gary Oldman dostanie tego Oscara, ale tak temu chłopakowi kibicowałem. 22 lata, a zrobił tak niesamowitą robotę, że wielkie brawo. To akurat się zgodzę, że Timothy zagrał bardzo dobrze, ale on ma jeszcze sporo czasu. Na pewno kiedyś tą statuetkę zgarnie. Eee, jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja od razu muszę przyznać, że mi się film średnio podobał. Eee, ale to jest jeden z takich filmów, który w pełni potrafię zrozumieć, że innym może się podobać bardzo. Po prostu jakoś nie trafił chyba w moją wrażliwość. Eee, ta powolność akcji w wypadku tamtych dni, tamtych nocy mi nie przeszkadzała. Dla mnie głównym problemem było to, że po prostu nie potrafiłem zrozumieć relacji pomiędzy, pomiędzy głównymi bohaterami. Była troszkę dla mnie nienaturalna. W naturalny sposób się kształtowała i jakoś ciężko było mi na poważnie do niej podchodzić. Było też kilka scen, które mnie jakoś Kompletnie wybijały scena z brzoskwinią powiem tyle. I na pewno jest kilka dużych plusów. Faktycznie to, co wspomniałeś o kropce scena zamknięcia też zrobiła na mnie duże wrażenie, bo to był fajny popis aktorstwa skondensowany do, do, do kilku minut aktorstwa aktorstwa Timothée'ego, bardzo, bardzo fajnie, oraz rozmowa z ojcem, która też, e, która też mi się podobała w trzecim akcie filmu, e, ale jako całość, no mnie tamte dni, tamte noce nie chwyciły. Na pewno, e, na pewno się zgodzę z tym, że muzyka była bardzo dobra w filmie, e, cała ścieżka dźwiękowa oraz to, że ten film ma taki swój fajny, leniwy klimat e, relaksacyjny, e, zdjęcia są też bardzo ładne, ale... Dla mnie, dla mnie po prostu i relacje, i relacje Elio, czyli głównego bohatera, z rodzicami e, przez trzy czwarte filmu były nienaturalne i jakoś no, nie mogłem w ogóle wczuć się przez to w tą historię. Tak samo, tak samo, e, tak samo relacja Elio z Oliverem, czyli, e, czyli praktykantem za wielkiej wody. E, też mnie nie chwyciła. Dopiero, dopiero w, w jednej scenie e, w jednej scenie te, sama cała re, relacja e, głównego bohatera z ojcem e, miała okazję wybrzmieć e, a tak, to Mam tyle, tyle bym powiedział, ale nie chcę zbyt dużo puścić parę z ust, bo, bo, bo nie chcę zepsuć sensu, jeżeli ktoś nie widział. Ale kilka, kilka scen, kilka, kilka motywów w tym filmie jakoś, jakoś mnie bardziej irytowało niż, yy, niż zachwycało, ale może kiedyś wrócę do tamtych dni, tamtych nocy i jakoś, jakoś zmieni, się, zmieni się moja perspektywa. No nie wiem, no na, dany moment, na dany moment jest to dla mnie dla mnie duży zawód, ale w 100% rozumiem, że, że to po prostu nie był film dla mnie w tym momencie, a na pewno wiele zachwytów jest zasłużonych. Czy wiesz co, ja mam przychodzi jak tak słucham, to próbuję znaleźć na przykład coś u siebie, że, że byłoby podobnie. Mm -hmm. nawet, jest, nawet te Włochy nawiązaniem będą trochę, bo ja mam tak z filmem Wielkie Piękno. Mm -hmm. Bardzo dużo osób, które, które znam, zachwyca się tym filmem i po prostu utożsamiają się z nim strasznie, i, i uważam, że to jest najlepszy film, jaki był, powiedzmy, nie wiem, w ostatnich 10 latach przynajmniej. Do mnie Wielkie Piękno nie trafia no, zupełnie. Uważam, że jest ładnie nakręcony i ma tam na pewno bardzo wiele zalet, ale nie trafił, wiesz tak, pod tym kątem emocjonalnym, do mnie. Jasne. Tak jak, tak jak ty tutaj właśnie masz w przypadku Call Me Ball Your Name, że doceniasz jakby wa walory takie, nie wiem, wizualne, jakieś artystyczne, ale nie idzie to w parze z tym, co, co czujesz. Tak. To prawda, za serducho mnie taka historia nie chwyciła i może tak jak w twoim wypadku i Wielkiego Piękna, no może, może nie oglądałeś tego w odpowiednim momencie, załóżmy, swojego życia, może jakoś, może jakoś w tamtym, w tamtym, nie wiem, kiedy też widziałeś ostatnio, e, ostatnio ten film, ale no ja myślę, że może jak sobie odświeżę tamte dni, tamte noce za, za jakiś czas, to może, może jakoś inaczej na ten film spojrzę, ale te też myślę, że w wypadku Call Me By Your Name wychodziliśmy z innego progu oczekiwań, bo ty, jak wspomniałeś, siadałeś do, do filmu nie wiedząc o nim nic, a ja siadałem do filmu słysząc same achy i ochy, w związku z czym też jakby mój próg wejścia był wysoki. Eee, no i zobaczymy, no, no. Na pewno wrócę, bo akurat. To jest jeden z niewielu, niewielu nawet w tej głównej oscarowej stawce filmów, do którego na pewno będę chciał za jakiś czas wrócić, na przekór sobie. I może moja ocena się zmieni, no ale, ale na razie, na razie z czystym sercem nie potrafiłbym komuś polecić, jeżeli ktoś by szukał mojej rekomendacji. Zobaczymy, może kiedyś. No filmu już raczej na ekranach kin nie zobaczycie. Nie, bo już... w tym momencie już się bardzo, bardzo mało sensów jest tylko w takich małych, studyjnych kinach, ale jak będziecie mieć okazję, nie wiem, chociażby na jakimś VOD, jeśli wyjdzie, to mm, to zróbcie kiedyś sobie coś takiego, że usiądźcie sobie wieczorem, najlepiej w weekend i nie w piątek, tylko myślę bardziej w jakąś sobotę. Tak. Nie będziecie mieć innych planów, Otwórzcie sobie, nie wiem, butelkę wina, czy nalejcie sobie jakiegoś tam, nie wiem, koniaku, czy czy, jakiś, czy to tam lubicie. Eee, Wzbijcie się pod koc i po prostu wyłączcie telefon i, i puśćcie sobie ten film. I są dwie opcje: albo się Wam spodoba, albo się Wam nie spodoba. To prawda, to prawda. To jest właśnie taki film, który może podzielić, i co jest dobre, nie pozostawia na pewno obojętnym. Albo Was chwyci mocno i nie puści, albo Was w ogóle nawet nie będzie próbował capnąć. I, i, i to jest jednak jego zaleta z całą pewnością. Na pewno, na pewno jest to coś, co warto obejrzeć. Nawet jeśli miałoby się Wam nie spodobać, to. To, to rzućcie okiem, bo same popisy aktorskie zasługują tutaj już na, na uwagę. Również ta wspomniana wcześniej muzyka. Sam scenariusz jest naprawdę, jak dla mnie przynajmniej, rewelacyjny warto. Warto według Marcina mniej, ale... Znaczy ja też uważam, że na pewno warto zobaczyć, żeby w tym wypadku uważam, że każdy powinien sobie ocenę wyrobić samemu, bo, bo tak jak niektóre filmy można polecić w ciemno, wiedząc, że, że się spodoba w większości, przynajmniej tak tutaj, tak tutaj uważam, że to jest taki film, który każdy powinien zobaczyć i ocenić go swoją miarą, bo, bo ocena na pewno może być różna, ale warto obejrzeć. Więc zapraszamy do seansu. Dokładnie. I jeśli chodzi o filmy, to na dzisiaj byłoby chyba tyle. Tak. Ponieważ na pewno już to usłyszeliście, my się z Marcinem jeszcze trochę w tych naszych rozmowach tak docieramy, więc też nie chcemy się za bardzo rozgadywać, tylko tak powoli, powoli do celu. Prawda. Ale z tego, co, co pamiętam, to Marcin chciał jeszcze o czymś opowiedzieć, ponieważ my generalnie głównie, głównie będziemy zawsze opowiadać o filmach, no bo. Tym się chyba najbardziej interesujemy i na tym spędzamy najwięcej czasu w obcowaniu z tą kulturą. Ale czasami też się zdarzy, że nie wiem, pogramy sobie w coś na przykład na konsoli. I Marcin gra trochę więcej ode mnie. Ja tak nie jestem jakimś aż takim graczem, więc jak trafi się jakiś dobry tytuł, to potrafię siedzieć godzinami, a może być tak, że miesiące w nic nie gram. Ale jakiś czas temu. Była premiera dodatku do gry Horizon Zero Dawn, która podstawa gry miała premierę chyba rok temu. Rok temu, na początku 2017. I parę miesięcy temu, tam nie wiem, dwa chyba miesiące temu, czy coś takiego, był, wyszedł dodatek. Tak, Frozen Wilds. I Marcin ograł ten dodatek. Ograł i przybywa do Was z relacją. I chciałby powiedzieć parę, parę zdań o nim. Ja będę głównie słuchał, ale może co, co za chwilę coś tam rzucę. Dlaczego chciałbym powiedzieć w ogóle o dodatku e, w 2000, dodatku do gry w 2018 roku. E, właśnie dlatego chciałbym powiedzieć o Frozen Wilds, ponieważ jest to dodatek pełną gębą w czasach kiedy otrzymujemy mnóstwo mnóstwo zbędnych czy jeszcze mniej zbędnych bajerów do gier albo e, rozszerzeń nad którymi spędzimy godzinkę czy dwie tak twórcy Horizona e, Dają nam naprawdę solidną porcję rozgrywki Teraz... za odpowiednią cenę. Eee, I to jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Tak samo pozytywne jak. Pozytywnym było też zaskoczenie z samym Horizon Zero Dawn w 2017, bo Pogrzeń obiecywałem sobie, wiele, a ostatecznie się nią zachwyciłem. Ja wiem, że ty, Jasiek, nie jesteś fanem gier z otwartym światem, bo, bo ciebie, bo ciebie, bo ciebie trudno, trudno, żeby one cię tak chwyciły i wciągnęły. Ja jak są dobrze wykonane, to, to się mogę w nich zatopić i w Horizonie właśnie się zatopiłem. I w Frozen Wilds, czyli w dodatku również, ponieważ mamy tutaj całkowicie oddzielną krainę do eksplorowania w tym, w tym, w tym świecie Horizona, który jest tak niekonwencjonalny, ta pomieszanie futurystyki z prehistorią, co mnie bardzo urzekło w ogóle w samej tej produkcji. Eksplorujemy nową krainę, otrzymujemy nowe stroje, potwory, yy, możliwości rozwoju postaci, broni, mnóstwo tego typu rzeczy. Ale po pierwsze, mamy tutaj całkiem fajną historię, porównywalną do yy, wątku głównego gry z podstawki. Bardzo dobre zadania poboczne, jeżeli ktoś, jeżeli komuś jeszcze mało po, po samym wątku głównym. I co najważniejsze, co mnie też bardzo ucieszyło, i Jaśka też, ponieważ Jasiek jest growym estetą, mamy tutaj yy, duży improvement graficzny, yy, poprawa mimiki twarzy postaci, ale co najważniejsze i co mnie najbardziej urzekło, że po prostu się nie mogłem yy, oderwać od ekranu i skupić na samej grze, to yy, hipnotyzujący śnieg, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, yy, i efekty, zarówno wizualne i dźwiękowe, towarzyszące, Samemu śniegowi, ponieważ yy, we Frozen Wilds eksplorujemy nową krainę, która jest cała pokryta śniegiem i twórcy, i twórcy wprowadzili sporo nowych animacji dla głównej bohaterki, yy, która się po tym śniegu przemieszcza. I w żadnej innej grze nie poczułem, nie poczułem takiego stopnia imersji, jeżeli chodzi o. Yy, okoliczności w jakich y, okoliczności przyrody w jakich główny bohater się znajduje jak w Frozen Wilds w, w, w samym dodatku bo w postawce aż tak nie było to widoczne y, i dla mnie obok uncharted 4 y, Horizon nadal jest drugą y, najlepiej wyglądającą grą jaka kiedykolwiek powstała jeżeli chodzi o czyste wizualia i myślę że z tego tylko powodu, żeby sobie na tą grę chwilę popatrzeć yy, w 4K, yy, to mógłbyś ją, Jasiek, któregoś razu uruchomić, bo wiem, że masz i nie nadrobiłeś. No właśnie, ja w podstawkę grałem dosyć krótko i nawet po tam, na jakichś naszych rozmowach jakiś czas temu, niedawno sobie ją odpaliłem i nawet chwilę pograłem, tak wiesz, że, że trochę dłużej tam nie wiem. Poświęciłem tam parę godzin, to jakoś, jakoś w to nie wsiąkłem. Mimo, że owszem, zgadzam się, że gra wygląda fenomenalnie. To jest to jest coś, na co można patrzeć godzinami, ale tak jak wspomniałeś, ja nie jestem fanem tych otwartych światów. Ja wiem, że jestem w mniejszości, bo wszyscy. To jest tutaj, bardzo dużym boom. otwarty świat, to od razu plus 10. Do, do, do zajebistości, że się tak wyrażę. Ale no tak chyba z tego samego powodu jakoś mnie, uwaga, tutaj, tutaj będę w ogóle straszne rzeczy mówić, nie kupił mnie Wiedźmin 3. No to wiel, wielu cię mogłoby wykląć w tym momencie, podejrzewam. Ale wiem, dla, mnie, dla mnie kapitalną grą, w którą gram, wracam sobie do niej, to jest Uncharted. Prawda, jestem, jestem wyznawcą Uncharted. Jak kiedyś byłem nieprzekonany, to jak na parę miesięcy przed premierą czwartej części, parę miesięcy, nawet chyba z rok, wyszły te remastery, mhm, trilogia zremasterowana na, na PlayStation 4, no to kurczę, parę dni i było po trylogii, już po prostu wszystko rozbiłem. Mhm. A potem wyszła czwórka, to też od razu... Przaskałem, potem szedłem tam. Później wyszedł później. dodatek. Ten dodatek też przeszedłem tam wiesz w kilka godzin. Tam nie miałem akurat tak czasu, żeby zrobić za jednym posiedzeniem, Jasne. ale tam w dwa, w dwa wieczory czy trzy było po dodatku. Uwielbiam tą serię i ona raz, że wygląda świetnie. Te stare części też tam w tym okresie, co wychodziły, co miały swoje premiery, to, to wyprzedzały trochę tą, tą epokę, że się tak wyrażę. Czwórka była przegenialna. Ja wiem, że ta gra ma, ma minusy, bo gość skacze po skałach po prostu, jakby był lekki jak piórka. Czasami ma problem wejść przez schodek, ale to są takie błędy po prostu w samej rozgrywce. Natomiast to, to, to jest taki mój ideał gry. A Horizon. Nie, nie do końca mnie przekonał chociaż wiem, że ja do tej pory nie usunąłem z konsoli bo wiem, że będę chciał zrobić to trzecie podejście jeszcze. czasami do trzech razy sztuka może, może muszę mieć po prostu taki też moment, że wiem, że będę miał trochę więcej czasu możliwe, bo to jednak wiesz, to i, kilkadziesiąt godzin będę mógł, godzin jest poś będę mógł tobą. poświęcić, bo czasami jest tak, że wiesz, chcesz pograć już się wkręcisz i patrzysz na zegarek, kurczę, już trzeba, wiesz, skończyć, bo, bo jutro coś tam. E, więc ja nie mówię nie. Na, na pewno sobie jakoś jeszcze do niego wrócę, bo, bo bardzo dużo dobrych, dobrych opinii słyszałem o tej grze. Sam po tym, jak pograłem trochę, to na pewno mogę docenić ją od strony wizualnej. E, no, i, no i tak jak mówisz, że ten dodatek jest super, no to, to też zachęca czasami do przejścia samej podstawki, żeby potem jeszcze zobaczyć, czy, czy dodatek się udał, bo jednak czasami jest tak, że te dodatki są robione na rynku. Sko skok na kasę, mm -hmm. odcinamy kupony, a, a tutaj widać, że się, że się przyłożyli. Tak, to prawda. No i, I za to trzeba doceniać yy, Gorilla Games, ponieważ w, w obecnie no, otrzymujemy bardzo mało takich dodatków, które są tak dopieszczone i stanowią taką osobną porcję kontentu. Która jest warta swojej ceny, bo, bo tutaj w 100% to otrzymujemy. Także to na pewno na plus. Może kiedyś wrócisz do, do Horizon, może zaliczysz dodatek i jeżeli się spróbujesz, będziesz musisz mieć sporo czasu na pewno, bo to jest 40 godzin bite przed tobą, ale jeżeli się otworzysz na otwarty świat, to, to cię wciągnie. I tego ci jeszcze życzę. Tylko, jeszcze, o dziękuję. Ach, jeszcze tylko tak yy, na dwa zdania wrócę do, do Uncharted 4. I do, I do dodatku mhm. to było zaginione dziedzictwo. dziedzictwo. Zawsze przekręcałem na zaginione dziewictwo. To, co mi się w tym dodatku też podobało, to było to, że to był niezależny do dodatku. Tak, to prawda. Że nie trzeba było mieć podstawki gry, żeby móc w niego zagrać. To jest kolejny przykład właśnie e, taki, takiego porcji nowego kontentu do starej gry. E, która, no, który jest unikany obecnie, yy, bo, bo nie otrzymujemy czegoś takiego za często. kończymy. Tak jak wspominałem wcześniej, tutaj jeszcze trochę pracy przed nami. Ja jestem, ja tak gadam, bo ja, ja lubię być surowy w stosunku do siebie. Trzeba być, oczywiście, że tak. Trzeba być, więc my będziemy nad sobą jeszcze pracować. Wy tam nam podsyłajcie jakieś wasze przemyślenia, pomysły, Wypominajcie sugestie. Wypominajcie śmiało, pewnie. Co moglibyśmy, co moglibyśmy jeszcze zmienić, a my będziemy się starać to wprowadzać. W jakimś odcinku pewnie jeszcze wrócimy trochę do tej gali oscarowej. Może nie nawet bezpośrednio, ale na pewno wspominając jeszcze jakieś, jakieś filmy, które które miały swoje chwile triumfu właśnie na rozdaniu tych nagród. A dzisiaj całkiem nieźle. Cztery filmy poszły. Tak, ładne seci. Mam nadzieję, że, że jak ktoś nie widział któregoś z nich, to w jakiś tam stopniu zachęciliśmy do nadrobienia. do nadrobienia. Dokładnie. Dokładnie. Także widzimy się, usłyszymy się już niebawem. Wspomnimy sobie coś o Oscarach. I piszcie koniecznie o jakich filmach chcielibyście usłyszeć, które obecnie na ekranach, to postaramy się wszystko nadrobić. No i też warto wspomnieć, że już w tych następnych odcinkach postanowiliśmy, że sobie zmienimy trochę formułę. Tak. Delikatnie. Trochę parę rzeczy będziemy chcieli dodać, trochę chcemy zmienić. Wszystko będzie uporządkowane, to Wam możemy więc, obiecać. Więc mamy nadzieję, że Wam się spodoba. No dobrze. No to co? Słyszymy się niebawem? Niebawem. Dokładnie. Tak. Dobra, to wszystkim życzymy miłego nie wiem, wieczoru, dnia, poranka, nie wiem w jakich poranka, w jakich godzinach. Miłej podróży. Po prostu miłego. Miłego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.